Siema, to kolejny odcinek z Brawl Stars. Tym razem to będzie pełnoprawna seria. Dlaczego? Przepraszam. Po pierwsze, jak zobaczyłem sobie na moje stare filmy, to naprawdę byłem ucieszony z tego, jak dobrze mi szło. No bo pamiętam, jak grałem Jessie. Pamiętam, jak grałem tym gównem. I po prostu dobrze mi szło. I naprawdę myślę, że seria z tego powinna być na kanale. No, szanujmy się. To było takie zajebiste, seria po 8-9 wyświetleń, ale i tak była masna, czyż nie? Zagramy sobie Coltem. Mim. Dobra, po prostu gramy, bo seria naprawdę była zajebista, przyjęła się dobrze i no, w skrócie była zajebista, a ja... W przeciwności do takiego jedynego youtubera nie rozciągam tej serii do kilku odcinków na tydzień. Może dlatego, że to jest pierwszy odcinek z tej serii. Pierwszy od bardzo dawna. Nie no, bo jeszcze był ten Granko, ale jego nie zaliczam do odcinka z tej serii. Więc przyjmijmy, że to jest drugi sezon albo jakieś inne gówno tego typu. Bo nie mam zamiaru wymyśleć, och, to jest kolejny sezon tego zajebistego gierkańca. Nie no, to nie byłoby fair ze mną, gdybym nazwał to Brawl Stars sezon drugi. Odcinka, nazwijmy to tak. Cholera. Jedziemy ze zlamasami. Bu, 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 bu. Śmierć, umówmy się. Czy Colt drze się? Jeśli tak, jestem naprawdę przerażony poziomem tej gry. Jeps. Zajebiście, bądź jak Barley. Stoisz na poboczu, stoisz w trawce i wszystkich zabijasz jak Debbie. Zajebiście! Okej. Okay. Jesteś za dobry? Nie wiedziałbym. Zajebiście, jeszcze 40 końców. Zadymiarze. Boże, ta nazwa jest taka cringe'owata! Wyobraźcie sobie, że w jakiejś grze na przykład jest nazwa... Murderzy. I tłumaczą mi ją jako zabijaki, taki cringe was przelewa. Po prostu chce się wam brzygać na to tłumaczenie, ale musicie z tym niestety żyć. Ech. Co? Albo to ja mam grę za cicho, albo jestem debilem, ale chyba to drugie. Gówno. Ten tryb dla mnie jest taki dziwny, bo w sumie... Aha, to było fajne. Bo w sumie... W ogóle zauważyłem jedno. Ludzie, którzy grają El Primo, często stoją w kącie i gówno robią. Serio. Że oni stoją w trawie i na co oni liczą, że będą sobie kąpić w trawce? Mur... I ty? Nani? O, śmierć z łamasy. Jak to było masy. I teraz robimy... Gówno. Słabe jest to, że na przykład jakoś walniesz tym zielonym glutem, to nie zabiera przeciwnikowi HP i daje tobie, tylko po prostu ciebie leczy albo kompanu. Boże, drę się jak debil, którym jestem. W sumie mogę powiedzieć to już z dużą ilością pewności. Ja mam do siebie dystans, bo... Nie urażając znowu wielkiego Sandra, który by się strygerował, gdybym powiedział, że on nie jest aser...
Boże, jaki ze mnie dep... Który nie jest... Jak to się nazywa? Boże, zapomniałem, ale ze mnie idiota. No ogólnie, który nie śmieje się z tego, że na przykład nazywa się debilem, wiecie o kim mówię, to on by pewnie miał do mnie butów, że jak ty śmiesz mówić, że ja nie mam do ciebie podejścia. No, więc... Nie będę lepiej mówić, bo jeszcze znowu będę miał dislike'i pod filmami. To smutne. Bo w sumie w dzisiejszych czasach nie liczy się, ile napisz, czy napisz konstruktywną krytykę, tylko... To był rekt. Tylko... Ile dislike'ów będziesz miał pod filmami i tyle, ile dasz. O, jestem gwiezdnym graczem, zajebiście. Oh yeah! W ogóle internet to jest piękne miejsce. Muszę wam powiedzieć tak. Ostatnio widziałem taki filmik. No wiecie, jak jest ten... Oglądaliście SpongeBoba? Tą rakową kreskówkę, która jeszcze mnie nie śmieszy. Bo nie oglądam telewizji, tylko YouTube'a. Mogę powiedzieć nawet, że YouTube to jest moja telewizja. To jest tam pan Krab. Pamiętacie? No, pamiętacie. Już każdy pamięta. No to jak jest ten... Ja już się śmieję, jak o tym mówię, ten mem. Oh yeah, Mr. Krab, co nie? Tak, ja widziałem ostatnio. Dobra, powiem wam ten filmik w skrócie. Jest sobie Krab, co nie? I ten Krab? No wiecie, jest ta muzyka. Dobrym człowiekiem, więc kępę w trawie. Jeszcze ten El Primo tak nami. Młodzieńcze, co ty ćpiesz? No i znowu Daddy takie smutno. Nie no, ten El Primo to... Nie no, co debil! Jeśli jesteś youtuberem, to pan... Jeśli jesteście youtuberami, to nie polecajcie tego kanału. Kanał to... Stało do najzajebistszej postaci trzeciego świata. Ta mapka. Ona jest masna. Kim mało gram? Jak będę miał jakieś nowe postacie, to nimi zagramy, bo nie chcę zrobić z mojego filmiku czegoś w stylu siema, bo będę wygadał. Aha, ja to już robię, okej, dobra. To nie było tematu. Też chciałem poruszyć temat tej nowej postaci i powiem tak. Mnie to trochę denerwuje, bo to jest kolejna postać typu El Primo, no. Bije praktycznie z bliska, no szanujmy się. Jest ta Rosa. Rosa? Nie wiem, jak to się czyta. Jestem słaby w wymowie. Jeszcze jest ta Bibisia. No to jest jakbyście zawali w twojej grze same postacie, które biją z karabinów. Zero snajperek. Chyba mnie rozumiecie. Bo postacie są bardzo, bardzo fajne. Dobrze, to nie gra. Ale wyobraźcie sobie, że cały team składa się trzech postaci, które biją. No to mówimy się... To nie jest takie, że o, on jest bardzo, bardzo fajny.
No widzicie! Ja już, ja jestem już przy tym gównie, który daje dziemy. Już kot przychodzi mi. Zajebiście! Jeden pucharek. Przez to mam depresję. Boże, wymyśliłem nowy śmieszny mim. Boże, jak mi smutno. Co ci się stało? Zabrano mi mój jeden z moich pucharków w Brawl Stars. Teraz mam depresję. Dajcie mi jednego lajka, a się z niej wyleczę. Co? I gościu. W ogóle, czy wy też macie tak, czekajcie, społeczność z nami? Że zapraszacie wszystkich znajomych po kolei? Aha. O nie! O, ma Karla, tego debil. Zobaczmy, kto jest... Najgorszy z moich znajomych jest ten gościu. Nie kojarzę go. A kto jest drugi najgorszy? Jakiś Chińczyk. Aha, on ma tylko dwie postacie więcej. Dobra, to na razie. Aha, ty masz... Dobra, to na razie. Tak. Dobra, to był koniec tego odcinka. Na razie i cześć.